filmik mógłby nosić pod tytuł O dwóch takich, co ukradli kolagen. A mam na myśli oczywiście słowo. Słowo kolagen w internecie. Jeżeli wpisalibyśmy do wyszukiwarki w polskim internecie słowo kolagen, to przez wiele pierwszych stron przewijać się będą produkty firmy Colway. Jestem jednym z tych dwóch, którzy zawłaszczyli w pewnym sensie to słowo polszczyźnie. Uważam nawet to za pewien sukces, jako że kolagen jest słowem niezwykle nośnym marketingowo. Namawiam wszystkich, aby zajęli się interesami związanymi z kolagenem, bo to słowo płaci, uwierzcie mi. Jest to słowo marketingowo nośne, jest to słowo, które, za którym stoją dobre interesy. Firma Colway, którą współtworzyłem jako jeden z tych dwóch, co ukradli słowo kolagen, postawiła w początkowym okresie swojej działalności właśnie na kolagen. Na kolagen, który wyekstrahowano w Polsce specyficzną polską rdzenną metodą hydratacji kolagenu w postaci molekularnej ze skór rybich. Ta historia zaczyna się jeszcze w minionym stuleciu, jeszcze w czasach przed transformacją ustrojową. Trzech panów, Mieczysław Skrocki, Antoni Michniewicz i Henryk Kujawa, pracujących wówczas dla spółdzielni rybackiej Serena w Gdyni, otrzymało zadanie dla celów przemysłowych wyekstrahowania kolagenu ze skór rybich z odpadów rybnych, których w tamtejszym kryzysie był jeszcze dostatek. Ale ta historia może się zacząć jeszcze wcześniej. W Polsce lat 70. i 80. poprzedniego stulecia biochemia nie była nauką na wysokim poziomie, ale był jeden sektor, myślę o biochemii białek, w którym Polska wybijała się na skalę światową. Byliśmy krajem, który posiadał statek badawczy, nazywał się profesor Siedlecki, który pływał dookoła Antarktyki, poławiał organizmy morskie, na przykład kryla antarktycznego, z których kombinowano, jakby tu zaczerpnąć bezbrzeżną ilość białka spożywczego, które kryło się w oceanach. Ten projekt oczywiście upadł. Ludzkość rozwiązała sobie inaczej problemy z wyżywieniem. Statek badawczy poszedł na żyletki. Pozostała grupa świetnie wykształconych osób w dziedzinie biochemii białek. Kilkunastu z nich osiągnęło profesurę. Panowie pracujący w Gdyni byli również z tej szkoły. Oni prostą metodą, rozpuszczając skóry rybie w kwasach organicznych, a następnie je filtrując, osiągnęli cel. Kolagenno, klejorodny. Substancja, z której można było wytwarzać kleje. Substancja, która okazała się rychło wielofunkcyjna. A filtrat hydratu kolagenowego mógł posłużyć jako gotowy kosmetyk naskórny. Co oni szybko postrzegli? Ci panowie, oglądając pod mikroskopem wytwór swojej ekstrakcji, zobaczyli coś niesamowitego? Zobaczyli potrójną helicę kolagenową, molekułę kolagenu, która zakręca się w trzy spirale. I była to pierwsza spirala kolagenu we współczesnych dziejach, zachowująca swoją konformację żywego kolagenu poza organizmem dawcy. Kolagen może powstawać tylko w procesach metabolicznych zwierząt wyższego rzędu, kręgowców. Nie ma innego sposobu, żeby powstał. Nie ma syntetycznych kolagenów, nie ma kolagenów roślinnych. To bełkot marketingowy. Musi być zawsze tak samo. Powstaje mała grupa karboksylowa, powstaje pierwszy, jeszcze bardzo prosty aminokwas. Te aminokwasy łączą się w łańcuchy. Łańcuchy aminokwasowe tworzą peptydy. Peptydy tworzą spirale. Spirale po opuszczeniu komórki wytwórczej
zaplatają się spirale potrójne i mówimy już o kolagenie trzeciorzędowym. Bardzo małym, cząsteczkowo. Tak małym, że szybko zrobiło to pewne nieporozumienie, o którym będę jeszcze mówił. Fenomen polskiego kolagenu ze skóry rybich polega na tym, że gdy ryby już dawno zjedzono, to w szklanym słoiku na przykład lata jeszcze później znajduje się taki sam żywy triplet spiralny kolagenu, jak był w skórze rybiej tego dnia, kiedy rybacy wypływali na połów. Jest to fenomen. Można powiedzieć, że jest to jedno z najciekawszych odkryć biochemicznych ostatnich dziesięcioleci, ale ten wynalazek nie miał szczęścia. Dwóch spośród trójki ludzi, którzy dokonali pierwszej hydratacji, już nie ma między nami, trzeci wyemigrował z Polski. Hydratacja kolagenu. Jest to proces, w którym molekuła białkowa przyłącza do siebie cząsteczki wody. Hydratacja to nie jest hydroliza, a takie kolageny znane są przede wszystkim światu. I proces hydratacji nie jest to rozpuszczenie białka w wodzie. Chociaż mówi się nieco kolokwialnie, że do postaci trzeciorzędowej kolagen jest rozpuszczalny. W istocie on hydratuje, czyli przyłącza cząsteczki wody. Ta substancja, żel stworzony przez molekuły kolagenowe i cząsteczki wody, okazała się gotowym kosmetykiem naskórnym. Raptem cztery składniki. Woda, białko, czyli kolagen i elastyna, kwas organiczny, w którym został rozpuszczony surowiec i zazwyczaj był potrzebny konserwant, w późniejszym czasie zamieniony na stabilizatory niekonserwantowe. Czteroskładnikowych kosmetyków nie ma na świecie. Najlepsze, najdroższe kremy, jeżeli przeczytamy ich skład INCI, jeżeli wklepiemy do wyszukiwarki i przeanalizujemy po kolei składniki, mogą nam włosy na głowie podnieść, bo tam jest pół tablicy Mendelejewa. Nie ma na świecie kosmetyków naturalnych, anti-age, przeciwstarzeniowych, czteroskładnikowych. Nie ma na świecie kosmetyków, które uderzają w przyczynę starzenia się naszej skóry, a jest nią postępujący deficyt kolagenu w skórze, a nie walczą ze skutkami. Tak, to była sensacja. Sensacja, której w Polsce nie wykorzystano przez długie lata. Panowie zgłosili do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej swoją metodę, ale aż do czasu upływu prawa ochronnego, okresu prawa ochronnego, nikt nie wykorzystał merkantylnie tego odkrycia. Musiały upłynąć lata i to lat kilkanaście, pojawili się nowi ojcowie. Zaczęto jeszcze raz próbować opatentować. Oczywiście pojawiły się modyfikacje tej metody. Później lata całe trwały spory prawne. Kto co odkrył, kto co pierwszy zastosował. Po wielu, wielu latach sporów prawnych patent na metodę pozyskiwania kolagenu ze skór rybich, taką właśnie, jakiej mówimy, przyznano profesorowi Andrzejowi Frydrychowskiemu. I rzeczywiście, wiedząc coś nie coś o historii prac nad kolagenem, mogę powiedzieć, że we właściwe ręce trafiło prawo ochronne. Ale w międzyczasie wydarzyło się mnóstwo rzeczy. Czym jest molekularny żel kolagenowy o tak niskiej masie cząsteczkowej, że peptydy z rozpadu helis spiral kolagenowych są w stanie pokonywać barierę naskórka? Jest sensacją. Można mówić o eliksirze młodości. Dramat polskiego kolagenu polegał na tym, że im w to nie wierzył. Po dziś dzień nie powstała literatura opisująca taki rodzaj proteiny kolagenowej. Kiedy mówimy, my, ludzie, którzy zrobili biznes z kolagenem, że jest to substancja transdermalna,
Kosmetolog, lekarz, biolog reaguje żachnięciem, powiada, że jesteśmy szarlatanami, bo kolagen jako białko wielkocząsteczkowe nie ma najmniejszych szans na transdermalność, na pokonanie bariery epidermy na skórkach. Cóż dopiero mówić o wnikaniu do pokładu skóry właściwej. W istocie jest to spór semantyczny, dlatego że kolagen kojarzy się ludziom, którzy tak mówią, z włókniną, w najlepszym wypadku z fibrylem, czyli rzeczywiście z ogromną masą białkową. A zanim zdążymy wytłumaczyć, że my mówimy o molekule kolagenowej, o maleńkiej cząsteczce, która może mieć nawet poniżej 100 kilodaltonów, to nieporozumienie zdąży zamienić się w spór. Bo zaiste kolagen, taki jaki znany jest światu, nigdy nie pokona bariery naskórkowej. Może co najwyżej grzęznąć w niej, może nawilżać, może spełniać pomocnicze funkcje kosmetyczne. Nie ma żadnych szans na to, aby zadziałać jako substancja aktywna. Kolagen znany jest w implantach. Oczywiście włóknisty kolagen wstrzykiwany. W Europie nie. Nie ma na to obecnie zezwolenia prawnego. W Stanach Zjednoczonych się to robi. Kolagen znany jest sportowcom, aminokwasy kolagenowe, rozmaite produkty tworzone na bazie kolagenu. Jest to słowo nośne marketingowo. Natomiast nie było wiary, nie było akceptacji dla czegoś takiego jak kolagen transdermalny. O dwóch takich, co ukradli słowo kolagen. Mój partner w przedsięwzięciu, które podjęliśmy, Maurycy Turek, postrzegł w 2003 roku, jak ludzie, którzy uwierzyli w potencjał tego produktu, próbowali osiągnąć jakikolwiek sukces handlowy, próbowali wykreować popyt na niego i nie wychodziło im to za bardzo. On miał wizję, on znalazł sposób na to, jak się okazało skuteczny, żeby ten produkt dotarł do setek tysięcy użytkowników. Metodą orędownictwa konsumenckiego. Metodą sprzedaży z ręki do ręki, metodą polecania polskiego kolagenu jedna pani, drugiej pani pod wpływem działania tego produktu. Bo on się musiał obronić. Gdyby świetnie nie działał, fenomen, który zapoczątkował pomysł mojego partnera Maurycego, nie miałby szans. Ale kolagen działał. Działał znakomicie. Może nawet najmniej w tej funkcji, na którą wszyscy bardzo liczyli, a liczyli na to, że będzie usuwał zmarszczki. Nie. Zmarszczka w skórze właściwej jest raną, której usunąć się nie da. W naszym organizmie odrasta w jakiejś części wątroba, odrastają nam włosy, paznokcie i, uwaga, naskórek. Naskórek, tak. Płytkie zmarszczki naskórkowe kolagen regenerował w sposób znakomity. Głębokich zmarszczek starszych nie, ale ten produkt jest w stanie zatrzymać. Zatrzymać na całe lata proces powstawania zmarszczek nowych, bo przypominam, uderza w przyczyny, a nie walczy ze skutkami. Aplikowany na skórę człowieka rozpada się z postaci trójhelikalnej, najpierw na spirale pojedyncze, potem na duże peptydy, coraz mniejsze łańcuchy peptydowe, nawet na pojedyncze aminokwasy. I to te produkty rozpadu kolagenu migrują całkowicie swobodnie przez pory naskórka, docierając do macierzy zewnątrzkomórkowej, pięknie nazywanej po angielsku extracellular matrix, w której egzystują komórki zwane fibroblastami, stocznie wytwórcze dla molekuł kolagenowych. Kolagen powstaje w komórkach wytwórczych ludzkich trojga rodzaju, ale chcę mówić tylko o fibroblastach, o komórkach, które wytwarzają kolagen w skórze. To w nim, w fibroblaście, powstaje pojedyncza spirala, to w nim peptydy łączą się w helice, która opuszczając, jak na pochylni, swoją stocznię, fibroblast, szuka szybko dwóch partnerów. Mówimy sami żartem, że kolagen to taki dewiant, bo tylko w trójkąty chadza i spirala typu alfa 1 musi poznać spirale typu alfa 2,
Trzy spirale tworzą potrójną helisę. Jest to cudowny twór chemiczny. Cudowny również dlatego, że kolagen jest jednym z licznych białek, właściwie jedynym białkiem na świecie, które w sposób względnie uporządkowany zaplata aminokwasy w swoich łańcuchach. Zawsze początek trójki tworzony jest przez ten sam aminokwas. Kolagen jest również białkiem arystokratycznym. Kolagen jest rasistą. Kolageny różnego typu, a opisano tych typów kilkanaście, nigdy nie chadzają ze sobą w helisy podwójne. Kolagen łączy się tylko ze spiralami tego samego typu, wytwarzanym przez ten sam rodzaj komórek o określonej budowie. Kolagen to 70% białek naszej skóry. To prawie 90% białek naszego oka. Kolagen to cała tkanka łączna. Jaki nasz kolagen, takie nasze zdrowie. Jaka kondycja naszego kolagenu, taka kondycja naszej tkanki łącznej, taki los człowieka. Kolagen można podejrzeć. Można się udać do iridologa. Iridologia już dzisiaj jest nauką uznaną i tam każdy może pójść i podejrzeć swoją siatkę kolagenową w oku, bo jest to jedyne miejsce, gdzie można ją podejrzeć i tam się dowie, jakiej kondycji jest jego kolagen. Jeżeli jest to zwarty, zbity, o pięknej strukturze kolagen, to znaczy, że genetycznie możemy celować w stówkę, bo jaki nasz kolagen, taka nasza długowieczność. Jeżeli jest on porwany, rzadki, marnej kondycji, to trzeba bardzo poważnie zadbać o swoje zdrowie, bo oznacza to nic innego, jak to, że mamy słabą matrycę kolagenową, a więc nie dane nam jest zaprogramowane życie długie. Oczywiście, że można poprawić swoją matrycę kolagenową. Można zwielokrotnić procesy kolagenogenezy, czyli procesy powstawania w procesach metabolicznych kolejnych molekuł kolagenowych, z których rodzą się kolejne wyższe jego formy. Można to zrobić zarówno w odniesieniu do całego organizmu, jak w odniesieniu do tego, na czym najbardziej zależy paniom, które kupują nasz kolagen, w odniesieniu do skóry. Cudów osiągnąć się nie da, ale w sposób znaczny, na który można poprawić. Kolagen trójhelikalny zrobił furorę. Sieć sprzedaży bezpośredniej, sieć konsumencko-dystrybucyjna, którą zbudowaliśmy, sprzedała miliony flakonów tego produktu. Ale w którymś miejscu pojawił się szklany sufit. Właściwie było od zawsze. Jak każde białko, kolagen denaturuje w określonej temperaturze. W przypadku człowieka jest to 42 stopnie Celsjusza. Każdy wie, że jeszcze się nie zdarzyło, aby człowiek przeżył 42 stopień Celsjusza temperatury swoich organów wewnętrznych. O tą temperaturę mogą się ocierać niemowlaki. W tej temperaturze pękają wiązania międzyspiralne łączące helice naszego kolagenu i na etapie tworzenia się kolejnych cząsteczek kolagenu organizm musi umrzeć. Ryba, z której w Polsce opanowano metodę podkradania kolagenu, jest zwierzęciem zmiennocieplnym, w związku z tym jej kolagen denaturuje, jego wiązania pękają w temperaturach zbliżonych do tych, w jakich ryba żerowała za życia. Pierwsze polskie kolageny, które już zrobiono w formie gotowych kosmetyków, nie wytrzymywały nawet 20 stopni Celsjusza. Trzeba było je przechowywać w lodówce. Potem lata prac kolejnych manufaktur wytwórczych żelu kolagenowego temperaturę tą podnosiły. Przy odrobinie szczęścia można zbliżyć się do 30 stopni metodami naturalnymi utrzymania spiral kolagenowych. Ale to dalej za mało, aby produktem takim można podbijać świat jako kosmetykiem. Logistycznie jest to katastrofa. Kolagenu nie można było wysyłać pocztą do ciepłych krajów. Kolagen w upalne lato często nie miał szansy dotrzeć
z rąk sprzedawcy w rękach nabywcy do jego domu bezpiecznie. Denaturował. Pękały wiązania międzyspiralne. Produkt zamieniał się w chlupoczącą ciecz i ona w ciągu kilkudziesięciu godzin nie była już aktywna biologicznie. Zamieniał się w zwykły kolagen, jakich setki, tysiące na całym świecie. Myślę o hydrolizatach białkowych, myślę o padlinie peptydowej, która stosowana jest do rozmaitych celów i bliższa jest konstrukcją chemiczną żelatynie niż żywemu białku. Ta wada dla nas była rzeczą fantastyczną, bo obroniła ten produkt przed zakusami koncernów kosmetycznych, korporacji, które nie były zainteresowane produktem tak kruchym, o tak niskiej odporności termicznej. Dzięki temu my zbudowaliśmy sieć Colway, która zrobiła na kolagenie, na polskim rybim kolagenie molekularnym, trójspiralnym, fantastyczne interesy. Ale kiedy już te interesy po 10 latach ponad opływały w sukces, kiedy mieliśmy wielką sieć, oczywiście zamarzyliśmy sobie, aby dokonać ekspansji dalej, w świat. Ale to było bardzo trudne. Z cudownym eliksirem młodości, z cudownym naturalnym białkiem, które tak było nieodporne na temperaturę. Nam już nie przeszkadzało na tym etapie, że ktoś nie wierzył w transdermalność kolagenu. Dlatego, że w tym czasie rozwinął się przemysł peptydów, biopeptydów, peptydów biomimetycznych i nikt dzisiaj nie kwestionuje transdermalności skóry przez łańcuchy peptydowe wytwarzane w laboratoriach. Nasze peptydy z naszego kolagenu niczym się nie różnią od tych, które powstają w laboratoriach firm, koncernów kosmetycznych. Różnią się tym, że stworzyła je natura. Kolagen trójspiralny rozpadał się na skórze w sposób niekontrolowany. Podjęto tysiące prób opisania schematu rozpadu molekuły kolagenowej najpierw na pojedyncze spirale, później na peptydy i żadna z nich nie była powtarzalna. To był następny problem tego produktu, ponieważ specjaliści żądali dowodów. Żądali dowodów na jego transdermalność, a dowody może dostarczyć tylko badania naukowe. Nauka wszak nie ceni sobie badań, które są niepowtarzalne. Ponieważ żaden proces rozpadu helisy kolagenowej nie był podobny do drugiego. Każde były inne, więc nie było powtarzalnych badań, nie powstały dowody kliniczne. I nam to również się przeszkadzało, bo mijały lata, a myśmy robili swoje interesy bez dowodów naukowych, ponieważ mieliśmy swoją niszę handlową, ale mieliśmy marzenie, żeby te interesy rozpowszechnić na cały świat. Do tego był potrzebny inny kolagen. Do tego był potrzebny kolagen, który zachowa te same właściwości fizyczne, ale nie będzie bał się temperatur. Będzie logistycznie lepszy, łatwiejszy. Był nam potrzebny kolagen, w którym będzie można podnieść pH, bo żele kolagenowe wytwarzane w Polsce nie miały pH korzystnego dla skóry, ono było za niskie. Potrzebny był nam kolagen, który dałby się emulgować z innymi substancjami kosmetycznymi dobrolewimi dla skóry, bo ten, o którym cały czas opowiadam, nie godził się na to zbyt chętnie. Większość prób mieszania go z innymi substancjami kończyła się denaturacją. Czyli był to produkt wspaniały, ale o niesamowicie uciążliwych ograniczeniach dla nas. Marzenie o tym, że będzie kiedyś lepszy, towarzyszyło nam 10 lat. Może troszkę krócej, bo pracę nad stworzeniem kolagenu merkantylnie korzystniejszego, łatwiejszego w dystrybucji, dzięki odporności na temperaturę i innym właściwościom, zaczęły się tak naprawdę już w roku 2011. Niebawem później poznałem człowieka, który był mecenasem tych prac. Człowieka niebanalnego, pasjonata takiego samego jak my.
byliśmy z jednej bajki. Mieliśmy te same wizje i te same pasje. Ten człowiek pokaże się Wam w następnym odcinku tego filmu.